Powracający Windertek, który bada wszystko na mapie, a także powiększająca się osada wikingów to echo przeszłości, które jednak nie zamilknęło i ma coś jeszcze do powiedzenia. Ragnarok, czyli osoba, która pomimo swojej potęgi odegrała nieznaczną rolę w historii Fortnite, zdaje się powracać i biernie dokonuje grabieży czy delikatnej ekspansji terytorialnej, w efekcie której osada wikingów nieustannie się powiększa. Obecnie na mapie królują trzy główne siły: piraci, lodowy legion i świta ognistego króla z nim na czele, i to oni decydują o podziale terytorialnym mapy, jednakże ostatnimi czasy trzy siły znane nam z przeszłości dorzucają swoje dwa grosze do tego, co się dzieje, a przynajmniej planują to zrobić. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i w dzisiejszym materiale skupimy się na tym, co Ragnarok może mieć do lodowego króla, cóż takiego planuje Windertek i gdzie podziała się ich tajemnicza konkurencja. Pamiętajcie o subie, łapce w górę, aby nie przegapić żadnej teorii ze świata Fortnite, a jeżeli chcecie wraz ze mną przygotować wioskę Ragnaroka na ofensywę całej mapy, to koniecznie używajcie kodu JAJUTY w sklepie Fortnite i kupujcie z nim skiny. Tak też postąpiła widoczna piątka wikingów, a jeżeli to wy chcielibyście pojawić się na odcinku, to koniecznie dołączajcie do naszej załogi poprzez wejście na Instagrama i zostawienie tam followka, a także wbijajcie na Discorda, na którym to zostawicie screena zakupu czegokolwiek za pomocą kodu JAJUTY. Wszystkie linki w opisie. Wielkie dzięki wszystkim wspierającym i sponsorom na YouTubie, ponieważ to dzięki wam jesteśmy w stanie stworzyć oręż dla Ragnaroka, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Sezon 8, pomimo tego, że skupia się na walce trzech głównych sił, oferuje nam także swoisty powrót do przeszłości. W samych plikach możemy znaleźć informacje o tym, że skoku skały powrócą, zaś na mapie możemy odnaleźć helikopter Winderteku, który to dzięki swojemu wyposażeniu z ogromnej odległości obserwuje miejsca, gdzie kiedyś znajdowały się skoku skały. Jak dobrze wiemy, byli oni specjalistami w badaniu tego tajemniczego surowcu, a oprócz tego także zajmowali się budowaniem teleportów ze fragmentów szczelin, i to właśnie dzięki nim możemy dzisiaj posługiwać się szczeliną na wynos, a to dopiero początek ich osiągnięć. Ta ogromna korporacja stworzyła większość nowoczesnej technologii w tamtym świecie i to do nich należy chociażby wyspa, na której rozgrywają się wszystkie wydarzenia. Drobny błąd, ta wyspa kiedyś do nich należała. Obecnie jest pod wpływami czterech aktywnych frakcji i dwóch pobocznych Winderteku i tej odpowiedzialnej za pobyt celu na mapie. Na swoim helikopterze posiadają oni ogromny teleskop i na dzień dzisiejszy wygląda na to, że obserwują oni miejsca dawnego pobytu skoku skał. Po co i w jakim celu, tego nie wiemy, ale myślę, że chcą oni dowiedzieć się, co podczas ich niepobytu stało się w ogóle na wyspie, ponieważ tylko przypomnę, po zmasakrowaniu ich bazy przez przybysza wycofali się oni w głąb płaczącej puszczy i najprawdopodobniej nie byli nawet świadkami odradzającego się Kevina. Latają oni sobie wokół mapy, być może poszukują resztek skoku skał, a przede wszystkim zbierają informacje o tym, co zaszło. Obecnie znajdują się na terytorium lodowego króla, który raczej obcych gości nie lubi ze względu na gorący konflikt z samym władcą ognia. Jeżeli jakimś cudem bezpiecznie okrążą mroźne tereny, a rzeczywiście będą chcieli zbadać miejsca dawnego pobytu skoku skał, no to spadną z deszczu pod rynnę. Trafią oni bowiem na terytorium Ragnaroka, który jest jedną z trzech nieznaczących sił, jednakże myślę, że może to się wkrótce zmienić, a on sam pokaże wszystkim, gdzie raki zimują. Zmierzch Bogów to tajemnicza postać, która w całej historii Fortnite nie odegrała znaczącej roli, jednakże możemy wywnioskować, że to się niedługo zmieni. Jego plemię, albo nawet i on sam, dokonało grabieży na Butny Brzeg i przejęli jedną z tamtejszych posiadłości, przerabiając ją na fort lub coś w tym rodzaju. Wyzwania wielkiego to oni nie mieli, ale myślę, że w ciągu kilku najbliższych dni lub tygodni ich wioska się znacznie poszerzy. Wikingowie są znani ze swojej agresji, ale i również ogromnych zdolności strategicznych, a więc zobaczymy, co takiego się wydarzy. Być może w momencie, w którym ich strefy wpływów odpowiednio się poszerzą, to ci połączą siły z lodowym królem, aby obalić zawieję, albo i nawet podbiją tereny mroźnego monarchy, ponieważ obecnie nie posiada on na zapleczu ani jednego lodowego legionisty, co na pewno mu nie sprzyja, a wojny trogami nie ugra. Potrzebuje prawdziwej armii, a taką mogą być właśnie wikingowie. Póki co mapa jest podzielona na 5 stref wpływów. Niektóre są mniej znaczące i zaliczamy do nich Windertek oraz plemię Ragnarok,
Ragnaroka, ale do tych silniejszych Piratów, Świtę i Lodowy Legion. Na mapie możemy zauważyć także szóstą frakcję, jednakże póki co zwinęli oni swoje samoloty i bazy poza kilkoma przyczółkami, mają oni oczywiście tylko opustoszałe lotnisko. Oprócz tego mamy swego rodzaju ziemię niczyją, którą być może w przyszłości zagarnie sobie Zmierzch Bogów. Zobaczymy, jak to będzie. Ja mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie zobaczymy stare postacie czy kontynuację starych wątków, a ja dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o pochwaleniu się swoją teorią, sobie łapce w górę, a także o programie Wesprzyj Twórcę. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!